W czasach, gdy praktycznie codziennie wychodzi jakiś nowy telefon, ja nie jestem w stanie się bardzo często zaskoczyć, bo najczęściej jest to telefon, który posiada 8 GB RAM-u, 8-rdzeniowy procesor, a tym razem jest to coś lepszego. A konkretnie Realme X50 Pro. A sam producent chwali się tu Snapdragonem 865, modułem 5G 90-hercowym, wyświetlaczem AMOLED, 65-watową ładowarką i 4 aparatami 64 megapiksele. Jeśli chodzi o kolor, to rdzawy czerwony. Mamy tu do dyspozycji aż 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej. W tym przypadku ważne informacje i instrukcje obsługi i etui z chropowatą powierzchnią. W środku kluczyk do tacki SIM i to, o czym była mowa, czyli w tym przypadku dosyć spora 65-watowa ładowarka do telefonu. A z tyłu oczywiście aparat, no i rdzawy czerwony. W tym przypadku ja bym powiedział, że jest to bardziej brązowy albo ciemny brązowy. Momentami jest jaśniejszy, ale to co lubi. Z lewej strony dwa przyciski funkcyjne, oczywiście przyciszanie, podgłaszanie. Z drugiej strony przycisk blokady. A na dole tacka na kartę SIM, mikrofon, gniazdo USB typu C i głośnik. To teraz sprawdźmy, jak szybko jest w stanie rozpoznać moją twarz aparat. Albo w sumie sam telefon. Działa to praktycznie od razu. Nawet nie widzę ekranu blokady. Nie ma się do czego przyczepić. A teraz odblokowywanie telefonu za pomocą odcisku palca. Również działa to bardzo szybko i nie mam do czego się przyczepić. Natychmiastowo. Tylko trzeba dobrze przyłożyć palec. A teraz spróbujmy oczywiście przetestować aparat. W tym przypadku przedni, podwójny. W tym przypadku przednie zdjęcie, jak widać, jest dosyć wyraźne, aczkolwiek kiedy się zbliży tutaj, już widzimy malutkie ziarno, więc no na pewno widziałem w tym przypadku lepsze aparaty przednie. A teraz przyszedł czas na zdjęcie tylną kamerą. W tym przypadku sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Poziom detali jest zdecydowanie wyższy. Jestem o wiele bardziej zadowolony z tego, jak w ogóle wszystko wygląda. Zresztą sami jesteście w stanie to zauważyć gołym okiem. A tak wygląda wideo z przedniej kamery i tak słychać audio, więc jesteście w stanie sami określić, czy wideo z tego telefonu byłyby dla was zadowalające, czy nie? Wasza decyzja. Właśnie miałem konkretnie samo opakowanie. W tym przypadku będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tu akurat jest prezent dla mnie, który też otworzymy sobie, ale najpierw pokażę wam, jak wygląda dosyć standardowy zestaw. Standardowy zestaw wygląda właśnie w ten sposób. Jest swego rodzaju kartonowy. Jeśli chodzi o odtwarzanie wideo, to możecie sobie dokupić tak jak chociaż. Też wygląda to dobrze. Zdecydowanie w Full HD wygląda to ładnie. Bastards. I'd rather die on my feet with my head held high. Co mogę dodać od siebie? Jestem zadowolony z głośnika. Gra równo, gra głośno, brzmienie ma bardzo ładne, więc ja bym brał. No jak sprawdzimy sobie informacje o telefonie, to rzeczywiście Realme X50 Pro 5G, wersja Androida 10, 8-rdzeniowy procesor, no i 12 GB RAM, więc wszystko jest na swoim miejscu. To, co ja mogę dodać od siebie, to to, że jak na flagowca, w tym przypadku firmy Realme, ten telefon sprawuje się bardzo fajnie, wygląda bardzo fajnie i myślę, że jak na cenę, która waha się od mniej więcej 3 do 3,5 tysiąca złotych za komponenty, które w nim są, myślę, że jest to całkiem rozsądna cena. Realme X50 Pro 5G, czyli flagowiec na miarę 2020 roku.